Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Łowcy Demonów na serwerze międzynarodowym 60 i będziemy tutaj robić sobie kolejne podejście do lochów. Co prawda procenty nadal są takie średnie, no ale widziałem na SF Toolsie, że na tornadko już robią się naprawdę fajne. Na tego sinego gula, na ten poziom 486 tornada, coś tam już zaczyna się klarować, jakoś to zaczyna wyglądać, no i może dzisiaj po prostu uda nam się go pokonać. Potem jak jego pokonamy, to raczej tego kota w butach tutaj 488 również pokonamy, no i wtedy polecimy sobie z tym tornadem i da nam to na pewno kilka ładnych leveli i tak naprawdę na to najbardziej w tym odcinku się szykuje. Oprócz tego będziemy chcieli spróbować złapać tutaj, a w zasadzie ubić i potem złapać zawiszawsze, dokładnie tak. Dzisiaj mamy piątek 13, kto jest na Discordzie, to dostał przypomnienie, oczywiście u mnie na Discordzie dostał przypomnienie, że ten zawiszawsza jest dzisiaj do złapania już wczoraj, natomiast jeżeli ktoś ogląda jeszcze nie robi awki, to pamiętajcie o tym, że dzisiaj tylko i wyłącznie, dzisiaj mamy styczeń 13, no i również piątek, tylko i wyłącznie dzisiaj można tego zawiszawsze złapać i kolejna okazja będzie bodajże dopiero w październiku w tym roku, także no prawie cały rok trzeba będzie na niego czekać. No i właśnie, co do tego mojego łowcy demonów, to tak, mam w tym momencie rysia na poziomie 70, muszę sobie tutaj ubić tego omnibuma, na niego mam bodajże w tym momencie 0,49%, no i na zawiszawsze mam mamy 0,02%. No i będzie to ciężkie na pewno do zrobienia. Wydaje mi się, że sporo osób na tym serwerze złapie tego zawiszawsze. Ja chyba będę musiał czekać do października, no bo 0,02% to jest tyle co nic, ale mimo wszystko spróbujemy. Przeznaczę tutaj troszkę grzybów i może uda się go ubić po prostu. Mamy w tym momencie trenera 12, natomiast jakbym wbił trenera 13, nawet nie mam na to dusz, ale jeżeli, no to miałbym wtedy 0,03%. Więc no tak naprawdę niezbyt jakaś znacząca różnica, powiedzmy, no ale dokładnie, to będę chciał spróbować dzisiaj zrobić. Dobra, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie. No i dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się złapać tego zawiszawsze, czy niestety będziecie musieli czekać do października, tak jak mówię, czyli no prawie cały rok 2023 ten zawiszawsza niestety nie będzie złapany. No i co? Co od ostatniego odcinka się pozmieniało na tym łowcy demonów? Tak naprawdę niewiele. Póki co zastój, runki idą bardzo, ale to bardzo wolno w tym momencie, więc no tak naprawdę ciężko tutaj cokolwiek lepszego znaleźć. Wymieniłem sobie przed odcinkiem runki w broniach u pachołków i u siebie. To tam może ewentualnie coś pomogło, no ale tak naprawdę u siebie, zaraz wam tu zresztą pokażę, miałem runkę 24%, wymieniłem na 25%. Chyba w tym momencie mogę znaleźć 26, to jest taki mój maks przy obecnej ilości run, no ale niestety długo rolowałem dość tam zbrojownie, nie mogłem czegoś takiego znaleźć, więc sobie założyłem 25, tutaj mamy 25, tutaj mamy 25, no i Kunegunda miała 24, więc ten 1% stwierdziłem, że już sobie daruję i nie będę jej po prostu zmieniał. Co do twierdzy, no to też od ostatniego odcinka chyba się za wiele nie zmieniło, tak samo, w sensie podziemie wam pokazuję, co do twierdzy tak samo, no te kwatery na 15 się zrobią za 3 dni i będę tutaj dalej leciał z twierdzą. Salki 15 jeszcze nie postawiłem, bo nie mam surek. No i tak to po prostu wygląda. Gildyjka tak, tutaj również mówię, za wiele się nie pozmieniało. No na razie jest taki nieszczęsny przestój, jeżeli chodzi o te levele i o to wszystko. No ale zanim w ogóle przejdziemy do klikania lochów, to chciałbym troszkę tutaj wymienić itemków. Co prawda nie mam za dużo golda, jak sami widzicie, bo w ogóle nie planowałem, że będę te itemy wymieniał, ale może jak pociśniemy tornado, jak tam posprzedajemy jakieś itemki z tego tornada, to może udałoby nam się jeszcze coś tam przebrać, dlatego że zwróćcie uwagę, jak szukałem tych broni przed odcinkiem, to zobaczcie, dostałem buty, plus prawie 400 pancerza i plus 34 statystyki, pasek tak samo, 800 pancerza na plus i 31 statystyk, więc te moje itemki już są dość stare. Co do broni, no to dają mi, o, tu jakaś plus 20, no ale tak właśnie 10, 15, 20 średnich, między 10 a 20 powiedzmy, więc jak na broń zwiadowcy to nie jest jeszcze jakoś bardzo dużo, no ale mimo wszystko inne itemki mogę oczywiście spróbować wymienić, także chwilkę sobie tutaj porolujemy. Mamy, tak jak pewnie wiecie, event epicki od dzisiaj, też będzie w ogóle dzisiaj na streamku, o zobaczcie, czapka też bardzo fajna, będziemy dzisiaj na streamku sobie robić ten event epicki na EU1 na naszym paladynie, z tego zapis wleci prawdopodobnie w niedzielę, no i jeszcze w niedzielę na streamku będę chciał również szukać w końcu maksymalnych runek na bardzie, to też jest mój taki cel na ten weekend, także można powiedzieć, że dość owocny. Na tym bardzie już tam wbiłem, nie wiem, S120, S121, jakoś mi się tam nie śpieszyło z szukaniem tych maksów,
bo no i tak stopujemy lochy i tak tam, wiecie, za wiele się nie dzieje, powiedzmy. No ale w końcu trzeba to zrobić. Troszeczkę mnie do tego zmotywowało to, że ostatnio chyba z pół paska zrobiłem na zwykłym ekwipunku, bo po prostu sobie tutaj zapomniałem zmienić. I no bo wiecie, na praktycznie wszystkich kontach, jakie mam w tym momencie, to już mam ten to eku do awki w tym głównym eku. No a na bardziej, na tutaj łowcy demonów jeszcze tego nie mam, więc na tym bardziej chcę to zrobić, żeby nie zapomnieć. No i zobaczcie, mamy brońkę plus 20. Runka słaba, no ale sobie podmienimy. Górny prawie taki sam, no jeden mniejszy, ale daje nam 20 średnich. Dobra, tą brońkę mogę wymienić. W tym momencie już nie mam za dużo runek, więc powiedzmy, że w sensie za dużo runek, w tym momencie nie mam już za dużo golda, więc powiedzmy, że tak to sobie zostawimy. Ok, tutaj sobie rozmontujemy, tu punkty życia to nie muszę nic zamieniać, nawet lepiej. Również sobie odzyskamy ten klejnocik, pyk, żeby tutaj nic głupiego nie zrobić. Ulepszona jakość przedmiotu to muszę zamienić mimo wszystko, żeby wiecie, zostało mi to w tym głównym ekwipunku, także ok, tutaj mamy git, odzyskamy sobie od razu klejnot, cyk. No i jeżeli chodzi o HP, to mam ulepszoną, a to w sumie mogłem tego nie zamieniać, bo HP chyba i tak mam 15% dokładnie. No ale dobra, trudno, zrobiłem to zrobiłem, odzyskujemy sobie klejnocik, pyk, no i dobra, coś tam poprzebierałem, coś tam się jeszcze delikatnie wzmocniłem. Możemy oczywiście zaczarować broń, brońki mamy, mam nadzieję, wszędzie zaczarowane. Tu eku do awki, tu eku do awki, tu eku do awki. Dobra, czyli nam potrzebna jest tylko ta broń. No i teraz ulepszonka razy 10. No jeszcze bym coś poprzebierał, jeszcze może coś poprzebieramy zaraz, no ale tak jak mówię, no golda niestety nie mam za dużo. Nie byłem świadom, że już te itemki tak naprawdę, no co by nie mówić, są dość stare tutaj, więc no nie odłożyłem sobie tego golda wystarczająco dużo. Dobra, tu mamy razy 10, tu jest wszystko razy 10 i jeszcze nam ten paseczek został, żeby go zrobić razy 10 bodajże. Zrobiło się, tak, zrobiło się. Dobra, czyli jesteśmy, można powiedzieć, maksymalnie ulepszeni. Może tego zawieszawszy sobie zostawię na później, tak mi się przynajmniej wydaje, że lepiej tego zawiszawszy tutaj no na końcu jakoś kliknąć, spróbować. No ja się nie nastawiam, że go ubijemy, no ale może się uda. Zobaczmy, jak wyglądają teraz moje procenty. Dokładnie, na Tornado mamy 0,66%. To oczywiście nie jest dużo, ale też nie jest mało. Może uda się to kliknąć, jesteśmy łowcą demonów, natomiast na początku to, co powinienem kliknąć, to jest Dojo Super Bohaterów. To nam da nie za dużo expa, ale zawsze tam troszeczkę więcej klaserka, no i na to mamy, z tego co widzę, magiczna uczennica 10% ponad, więc no to będę chciał zrobić na początku. Mówię, no to nie są jakieś ogromne ilości expa, no ale mimo wszystko, no grunt, że jest ta naklejka do klasera, co by tutaj jednak nie mówić. Lecimy dalej, mamy mistrza sobowtórów, ostatnio wleciał jakiś hotfix w ogóle. O, no i teraz jest Maguś i chyba na tym Magusiu to my już się zatrzymamy. Ostatnio wleciał jakiś taki mini hotfix w tym tygodniu, jakoś dwa dni temu. I zobaczcie, że teraz troszeczkę została pozmieniana karta lochów. Zaraz wam to, no dokładnie, już tyle. Już teraz największe procenty mam na to Tornado. Okej, to lecimy do Tornada, skupiamy się na Tornadzie w takim razie. Zobaczcie, teraz to troszeczkę inaczej wygląda, dlatego że chociażby portal do piekieł jest na pierwszym miejscu. Nie wiedziałem, czy to będzie zbyt, w sensie tak mi się wydawało, że to taka średnia zmiana. Ale tu chodzi o to, że po prostu jak danego dnia ten portal jeszcze mamy do kliknięcia, tak jak ja teraz, może w ogóle spróbuję coś tutaj zrobić, mamy wojownika, to ten portal jest na pierwszym miejscu. Natomiast jak go już klikniemy, już on jest jakby zrobiony danego dnia, to on wtedy przeskakuje na ostatnie miejsce i wtedy na pierwszym miejscu mamy to, co mieliśmy wcześniej. Dobra, jest odrodzonko, bardzo dobrze. No on tu robi uniki, ale to jest oczywiście jeszcze jedno. O dobra, nie było potrzeba, okej, super. Dobra, to tą walkę widzieliśmy, to nie muszę wam zapisywać. No i jeszcze tu dwa portale w ogóle w międzyczasie zrobiłem, to też wam mogę zaprezentować. Tutaj był Maguś, no ostatnio z tymi portalami, no tak różnie, nie? Jak się uda odrodzić, to jest spoko, to sporo tego HP zbijemy, no ale jak się nie uda, to niestety jest to dość problematyczne. Więc właśnie, teraz portal do piekieł jest na pierwszym miejscu. Jak go danego dnia odhaczymy, to nam tam ucieka na ostatnie, wiadomo. No i jeszcze druga sprawa jest taka, że... Czy ja mam tutaj światło na ten? Tak, mam na maksa chyba. Tak mi się wydaje, bo tak jakoś mi się wydaje, że ciemno. No i druga sprawa jest taka, że zobaczcie, teraz nie mamy spoilera, tak jakby to też zostało tak niby wprowadzone. Nie mamy spoilera, jaki kolejny będzie przeciwnik, czyli tutaj mamy tego kapitana Kofeinę, natomiast tutaj mamy takie karykatury tylko i wyłącznie, takie ciemne, taki cień ala, no ale nie widzimy, co jest jako kolejne. Właśnie oni to tak powiedzieli, że zrobili to w celu, żeby nie spoilerować i tak dalej. No nie wiem, szczerze mówiąc, mi to osobiście pasowało, bo przynajmniej wiedziałem,
na co się przygotować. No teraz też wiadomo, że jak ktoś w tą grę gra długo i tak jakby no już zna tą gierkę, zna tych przeciwników w lochach i tak dalej, no to raczej nie będzie miał z tym problemu, raczej będzie i tak, mimo że tylko ten cień jest widoczny, to i tak będzie po prostu wiedział, na co się może przygotować. No ale tak czy inaczej, tak jak wam mówię, o kurde, jak nam szybko padło. Dobra, no to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Okej, no i ten nam padnie szybko. No i teraz mamy jeszcze tego kota w unucach, ale to jest bardzo poziom zbliżony do tego sinego gula, więc jak siny gul padł, to i raczej ten dokładnie, kot w unucach nam padnie. Ej, bez problemu, 0,66%. No i teraz możemy polecieć, teraz możemy coś tam polecieć, coś tam pokminić. No i dobra, lecimy. Więc mówię, mi wystarczą te cienie, no ale jednak jak ktoś jest takim nowszym graczem, nie zna tych wszystkich przeciwników, to może mu być po prostu trudniej, żeby tam dalej ogarnąć, więc nie wiem, czy zmiana na plus, no ale takie coś zrobili. To taki mini hotfix wleciał, tam żadnych większych zmian nie było, więc też dlatego go wam w ogóle nawet nic tam nie mówiłem, na ten temat nie nagrywałem. No i właśnie, to co najważniejsze, to co się wydarzyło tak naprawdę wczoraj, to wbicie 20 tysięcy subskrypcji przeze mnie. Stało się to, nie wiem o której, wczoraj, czyli 12 stycznia, około godziny... w sumie nie pamiętam, około godziny 18:30 chyba, no coś takiego. W każdym razie byliśmy akurat na streamie, brakowało mi 3 subików, coś tam powiedziałem, no i może ludzie ze streama po prostu z Twitcha posubskrybowali, no i dokładnie, wbiliśmy 20 tysięcy subików, w tym momencie już tam jest jakoś 20 tysięcy 10, 20 tysięcy 11, coś koło tego, no ale mówię wam, piękna liczba, bardzo jestem zadowolony z tego, bo tak naprawdę czekałem na to od dawna. Odkąd wbiłem tak naprawdę 10 tysięcy subików, czyli to miało miejsce pod koniec 2020 roku, jakoś przełom, no tak, no chyba 2 dni przed nowym rokiem, coś takiego udało nam się wbić, czyli po roku istnienia kanału te 10 tysięcy subskrypcji, no to potem szło to już bardzo, bardzo wolno, no bo jednak nie oszukujmy się, community Shakesa jest dość wąskie, jest dość małe, kto ma mnie znać, to mnie zna, kto mnie nie zna, no to, w sensie inaczej, kto miał mnie poznać, to mnie poznał, kto mnie nie lubi i nie ogląda, to mnie nie lubi i nie ogląda, no i tak naprawdę szło to już o wiele wolniej, no i potem w kolejne 2 lata, bo teraz na początku stycznia minęły 3 lata tego kanału. Wbiliśmy to po, tak jak mówię, ponad delikatnie 3 latach 20 tysięcy subskrypcji. Bardzo ładny wynik, bardzo długo na to czekałem, jestem bardzo wdzięczny, bo jednak jest to coś przyjemnego, nie? No mówię, fajnie było wbijać te kolejne tysiące, 11 tysięcy, 12 i tak dalej, no ale czekałem właśnie na to 20 tysięcy, bo to już jest jakieś tam, można powiedzieć, osiągnięcie i bardzo się cieszę, że udało nam się to wbić. Dziękowałem wam na Discordzie, dziękowałem wam na karcie społeczność, no i również dziękuję wam teraz, no i oczywiście to, co powiedziałem na karcie społeczność, jak się już uporam tam mniej lub bardziej z egzaminami na studiach, tam z sesją powiedzmy, no to wtedy będzie oczywiście ten konkursik obiecany na 20 tysięcy, na tam dość dużą ilość grzybów generalnie, to co już zapowiadałem pod koniec tamtego roku. Dobra, mamy 3, 4, 5, super. To co już zapowiadałem pod koniec tamtego roku, no to teraz właśnie będziemy sobie to realizować. Szczerze mówiąc, no nagranie filmu to nie jest problem, to mogę zrobić nawet i teraz bym mógł zrobić i by było ok. Największym problemem jest to, dobra, co my tutaj mamy? Tu mamy jakieś epika, to możemy odłożyć. Tu mamy sporo do rozmontowań rzeczy, tak patrzę, w sensie, no na przykład to możemy rozmontować, bo to nie jest jakieś giga drogie. Co tutaj więcej? To możemy w teorii rozmontować, bo mamy jednak dzisiaj te 15 rozmontowań, to troszkę pozużywamy. No i to chyba na razie pozostawiam do ewentualnej Wiedźmy. No właśnie to jest też problem, że za tydzień mamy event Wiedźmy, więc w teorii to tornado mogłem jeszcze ten tydzień przetrzymać. No ale z drugiej strony nie wiem, czy nam się uda te czary zdobyć do przyszłego tygodnia. Raczej nie. Mamy dopiero 4, mamy 36%. No zostało nam tak naprawdę 9 dni, no bo jeszcze moglibyśmy to zrobić za tydzień w niedzielę, bo jeszcze by był aktywny ten event Wiedźmy, te kolejne czary już na pewno będą szły szybciej, no ale nie wiem szczerze, czy w tydzień się wyrobimy, raczej nie, także po prostu no i tak bym musiał czekać do kolejnego, powiedzmy tam miesiąca na kolejny event Wiedźmy, no a nie chcę tego za bardzo robić, zresztą no tych itemków na razie jakoś giga dużo nie poleciało. No i właśnie, tak jak mówię, ten konkursik będzie, nie wiem jak go zrobić, myślałem o takim quizie, żeby zorganizować coś takiego, żeby po prostu wygrały te grzyby osoby, które faktycznie śledzą ten kanał, powiedzmy od dawna i w miarę się angażują, nie mówię, że oglądają wszystkie filmy co do jednego, bo nie każdy ma zawsze czas, różnie to bywa, natomiast żeby po prostu wygrała taka osoba, która faktycznie
faktycznie śledzi ten kanał, która faktycznie jest w tym community, no bo jednak nie oszukujmy się, no jak zrobimy taki konkurs, jak ja zawsze robiłem, czyli zostaw komentarz, zostaw suba, zostaw łapkę w górę, to bardzo często wtedy przychodziły osoby, które totalnie miały wylane na ten kanał i po prostu chciały wziąć udział w konkursie. Ze dwa razy miałem taką sytuację, że zwycięzca, którego wylosowałem, nawet się do mnie nie zgłosił po nagrodę, no bo wiecie, zobaczył konkurs, wbił, napisał komentarz, zapomniał i nawet mu się nie chciało wbić, żeby sprawdzić wyniki tego konkursu. Także no zobaczymy jeszcze, jak to zrobię. Jeżeli chciałbym zrobić quiz, to znowu musiałbym troszeczkę pomyśleć, nie? Troszeczkę tutaj jednak mimo wszystko, dobra, ja mam trochę golda, może sobie weźmiemy, to na razie zostawimy, może jeszcze coś tu spróbuję poprzebierać. Jeżeli bym chciał zrobić quiz, no to musiałbym podsiedzieć nad pytaniami, żeby te pytania miały sens, żeby wiecie, jako tako to wszystko wyglądało. No i nie wiem, jeszcze się zastanawiam, tak naprawdę nad tym najbardziej się zastanawiam, to mnie najbardziej ciekawi, jak to zrobić, no ale zobaczymy. Dobra, co, czy ja coś, aha, rękawice jeszcze tu bym mógł ewentualnie wymienić, no i gabinet magii, dobra, to ja poroluję troszeczkę w tej zbrojowni, żeby już mieć powiedzmy z głowy. Mamy jakiś hełmik, ale hełmik to wymieniłem, bo potrzebne nam są tylko rękawice, je mamy dość stare, natomiast potem polecimy sobie do gabinetu magii, no i spróbujemy, tak jak trinket mam w miarę nowy, tak tutaj pierścionek i ten powiedzmy wisiorek generalnie będzie można spróbować znaleźć. No dzisiaj mamy takie combo, nie? Dzisiaj mamy takie combo. A pasek ile ma? Nie, pasek ma też sporo. Dzisiaj mamy combo. Mamy trochę eventu epickiego, trochę jakiegoś klikania lochów, trochę tam klikania petów, coś takiego. No wczoraj w ogóle na streamku jeszcze tutaj poklikałem te pety, bo ja no jakoś mi to wyleciało z głowy, szczerze mówiąc. Ja tutaj zobaczcie, że karmiłem po tych przejściach te pupile, ale w ogóle tego nie ubijałem. No i wczoraj sobie ubiłem rysiem Mumifara, no i potem do Ninja Johna i tego do Ninjona wczoraj złapałem, żeby wiecie, jakoś tam procenty na tego zawiszawsze wzrosły. Tu sobie ubiłem Hipmana i Roguna, z tego Hipmana oczywiście również złapałem od razu. Tu sobie ubiłem Wydrzewa i Krapiera. W ogniu nic na razie nie ubiłem, bo nie dałem rady, no i w wodzie tak samo jeszcze nic. No ale głównie mi tutaj o ten mrogi światło chodziło. No i zobaczymy po prostu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No tu niby na plus, ale bardzo malutko. Tu tak samo malutko. No kurczę, te rękawice mi są najbardziej potrzebne, jakby nie mówić. Brońka nam się trafiła bardzo fajna, to też warto powiedzmy jakoś tam docenić, że ta brońka w miarę szybko poleciała, no i nawet jakoś giga nie odstawała. No ale dobra, no my też tutaj nie będziemy się jakoś giga napinać o to przebieranie, chociaż no teraz trzeba niestety jeszcze na tym etapie te weekendy epickie obchodzić, dlatego że zwróćcie uwagę, teraz kolejny legendarny loszek mamy dopiero w kwietniu, więc ja no jak dobrze pójdzie, to bardzo możliwe, że już w tym kwietniu na tym W60 będę stopował lochy, także tu też ten legendarny loszek już mi jakoś bardzo nie pomoże, no a teraz jednak musimy gonić ten level, musimy jakoś tam nadrabiać do topki. Topkę wam może też na koniec pokażę, jak nie zapomnę. Oj, zobaczcie, są rękawice, tylko bardzo dużo pancerza na minus. No i to jest problem, chociaż no zostaje nam niby 50%, trochę tam pancerza na plus z tych itemków zebrałem, co mi to daje? Punkty życia. No dobra, wezmę to, dlatego że no nie ma za bardzo... Aha, ja to mogę w sumie wrzucić do kibla, żeby już mieć z głowy dzisiaj i dopiero odzyskamy ten klej. No cyk i sobie ulepszymy razy 10. Nie wiem, czy to za dobre, ale mógłbym tych rękawic szukać w nieskończoność, więc jak już coś takiego poleciało, to spoko. No i teraz lecimy tutaj, teraz lecimy do gabinetu. Jeszcze się poprzebieram, tak jak mówię, głównie pierścionek i wisiorek i będziemy mogli wracać do tych lochów. No teraz jesteśmy na magu 5-2-6, to jest poniekąd blok, zwłaszcza dla łowcy demonów. Myślałem szczerze, że bardziej polecimy, jeżeli chodzi o właśnie ten... to tornado, nie? Myślałem, że jak pokonamy tego sinego gula, to do jakiegoś no może 600-nego. O, zobaczcie, ej, od razu trinket nam poleciał. Jezu, coś pięknego. Musimy zamieniać rąki? Nie musimy. Dobra, szybko poszło, to dobrze, bo ja nie lubię za bardzo na odcinkach szukać tego wszystkiego. Tu sobie ulepszymy razy 10 od razu, tutaj też sobie ulepszymy razy 10. No przestój, przestój jest ogromny na tym łowcy demonu w tym momencie. Nie ma co się dziwić z jednej strony. Gemiki nie powalają. No teraz główny taki boost, jaki nam cokolwiek może dać, to są oczywiście maksymalne runki, no ale też jesteśmy w jednym z gorszych etapów w tym momencie tych runek, więc bardzo wolno to idzie, no ale dobra, sprawdźmy sobie jeszcze, jak to tutaj się prezentuje w tym momencie po przebraniu tych itemów. Cyk, no jakieś tam staty delikatnie na plus, kręci się pingwinek, zobaczmy.
O, właśnie, i o to mi również chodziło. Miasto Intryg, chłopięcy Brin, 0,49%. To jest również bardzo fajnie. Fajne też widziałem wczoraj, jak sobie sprawdzałem, jak się, powiedzmy, przygotowywałem do tego odcinka. Sprawdzałem sobie, jak to tutaj wygląda. No i właśnie widziałem, że na tego Brina jakieś tam 0,30%. Nie no, ja nie wiem, te największe bloki to my pokonujemy tak o, w ogóle bez jakichś problemów większych. Teraz mamy chyba niestety znowu wojownika, więc to nie jest zbyt dobre. A nawet jakbyśmy mieli maga, dobra, tutaj drugie odrodzenie, jak się nie mylę, teraz trzecie odrodzenie. Cyk, no i teraz mamy czwarte odrodzenie i chyba piąte odrodzenie, dobra, pięć odrodzeń, sporo. Zobaczmy, jaka runka, plus 22, no to niezbyt powiedzmy dobra, ale okej, zostawimy to sobie, powiedzmy. Tu możemy coś sprzedać takiego najtańszego, w sumie to nawet nie tyle co sprzedać, co rozmontować, bo mówię, sporo mamy tych itemków do rozmontowania. No i co, i teraz jest bodajże wzgardliwy Ramsey, dokładniej to też jest wojownik, no zobaczę, ale raczej na niego mamy o wiele mniejsze te procenty, chociaż no kurde, powiem wam, że jako ten łowca demonów wojowników to my bardzo gnieciemy, ale okej, sprawdźmy. No dokładnie, karuzela z idolami jest 0,47, to nawet nie ma co, bo to jest tyle expa co nic. Diabolores jest 0,31, szkoła magii, no i wzgardliwy Ramsey mamy 0,19 zaledwie. Nie za dużo, więc się wstrzymamy. No to dobra, to lecimy jeszcze do tego tornadka. Jeszcze coś tam do tego tornadka spróbujemy poklikać. Przebraliśmy się, więc może coś tam pomoże ewentualnie. No ten maguś to jest blok 5,2,6, nawet pamiętam to, że tu się jednak często jacyś zwiadowcy, właśnie łowcy demonów i tak dalej blokują. No ale zobaczymy, może jakaś szczęśliwa próba, może coś i jako tako nam się to uda. Nie chcę też tutaj jakoś giga bardzo przedłużać, mamy już 21,5 minuty, no a jeszcze pamiętamy, że będziemy chcieli spróbować tego zawiszawsze kliknąć. Ale dobra, powiedzmy, że jest 200 grzybków na niego, coś takiego, bez jakichś tam, wiecie, szaleństw, ale no spróbujemy, bo jeżeli ona padnie, to jeszcze tam, no chociaż ten 346 level dobijemy, to by było na pewno przyjemne. No a jeżeli się nie uda, to tak jak mówię, lecimy spróbować ubić tego zawiszawsze. Co ciekawe, jeszcze wam mogę powiedzieć, na Rysiu 60... O, siadło. Na Rysiu 67 mieliśmy na Omnibooma, bo Omniboom to jest mag, pamiętamy, mieliśmy 0,00%. Dzięki temu, że dzisiaj jeszcze podkarmiłem tego Rysia do poziomu 70, to już mamy na tego Omnibooma, bo sprawdzałem przed odcinkiem 0,49, więc no dzięki temu w ogóle możemy pokonać tego Omnibooma, bo to jest mag, więc nie zrobimy tym Rysiem jakichś tam uników i tak dalej. Także no mamy jakieś tam, powiedzmy, szanse, żeby tego Omnibooma ubić. No i z zawiszawsza wojownik, więc tutaj już kwestia tylko i wyłącznie jakichś tam ewentualnych uników z naszej strony, ogromnej ilości uników, no ciężkie to będzie giga ciężkie do zrobienia, no ale znowu czekać na październik, bardzo średnio mi się to podoba. No to też jest mój błąd, nie, że tam pewnie jakieś jedzonka w międzyczasie zgubiłem, coś tam pewnie nie zrobiłem tak, jak mógłbym zrobić w tych pupilach od linijki, no i niestety to się poniekąd zemściło w tym momencie na mnie, no bo mówię, zakładam, że naprawdę sporo osób już na tym W60 ma tego zawiszawszy złapanego, albo go po prostu dzisiaj złapie, no a my może będziemy czekać. Jeszcze jakby to był, wiecie, jakiś pet wodny, jakiś pet tam do szczęścia, jakiś pet do inteligencji, no to bym się jakoś nie napinał, bo no nie jest nam to potrzebne. No ale jednak jest to pupil do wytrzymałości, no i na pewno przyda się go mieć. Ej, powiem wam, że bardzo ciężko idzie to tornado, nie wiem, z czego to wynika, ale ten 5-2-6 ledwo nam padł, potem mieliśmy wojownika, też ledwo padł, no i teraz znowu masa grzybów na tego 5-2-8 tutaj jest potrzebna, żeby go jakoś tam kliknąć, nie wiem w sumie, tak jak mówię, no z czego to wynika, czemu to tak topornie idzie, no ale na to wygląda. Dobra, to jeszcze 40 grzybków na niego, jak się go nie uda ubić, to... Jakie on tu ma statystyki? 44 tysiące i 59 tysięcy. Jak się go nie uda ubić, no to wtedy będziemy sobie lecieć dalej. Będziemy sobie lecieć po prostu do tego zawiszawszy, no bo już więcej niestety nie zrobimy. Tu w ogóle ktoś do mnie dzwoni i tak... O, dobra, siadło jeszcze, okej. Okay. No ten 3-4-6, żeby chociaż ubić. Dobra, kolejny... Ej, okej. Okay. Tam może to były jakieś bloki. To możemy sprzedać, bo i tak daje tylko metal. Może trafiliśmy na jakieś bloki, ile... O, dokładnie, ej, to były bloki, bo zobaczcie...
ten ma już tyle samo siły miał i HP o wiele mniej, więc po prostu to było tam jakichś trzech mocniejszych, no a teraz powinno to pójść z górki jeszcze, dobra, no to akurat na plus, fajnie, lecimy dalej, teraz całe szczęście, że nie lecą jeszcze takie drogie, wiecie, itemki, bo chociaż nie tracimy jakoś giga dużo golda, zawsze tutaj troszkę nam wpada tych ewentualnych statystyk. Teraz mamy Magusia, 45 tysięcy inty, 40 też prawie 5 tysięcy wytrzymałości, więc no zdecydowanie mniej. Teraz zwiad, no to on raczej padnie szybko. No i właśnie, zobaczcie, teraz bym wiedział, w Tornadzie jest tyle przeciwników, że ja nie pamiętam co do czego, no i teraz bym na przykład wiedział, co tam na mnie czeka, powiedzmy, no a niestety przez tą zmianę za bardzo nie pamiętam. Nic nam w ogóle do Wiedźmy nie poleciało, no ale to już jest standardzik, można powiedzieć. Tu, oj, zobaczcie, kolejny blok. A, on nam padł szybko. To może nie taki blok? Nie wiem. Znowu nam padło szybko. Nie wiem, z czego to wynika. Zobaczcie, tamten wojownik miał 44 tysiące siły i 52 tysiące HP. Ten ma 45 tysięcy siły i 61 tysięcy HP i padło za kilka grzybów. No dziwne, dziwna jest ta gierka, no ale już jesteśmy, powiedzmy, do tego przyzwyczajeni. Nie wiem, czy ja tu chcę dopychać dalej, bo jednak no to idzie już wolniej. Także może sobie dam spokój, chociaż no okej, to nam jeszcze padło jako tako, no wiadomo, jeszcze kolejny level miło by było dobić, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu nam coś padło, mamy czapkę, która daje sporo kryształu, więc sobie zrobimy tak. No i dobra, i dalej teraz mamy znowu wojownika, znowu bardzo podobnego, on nam padł. Teraz mamy zwiadowcę, też wojownika. On nam też raczej powinien szybko paść. No i mamy 346,5 około expa wbite, czyli jeszcze no połowa. No ciężko, kurde, ciężko to idzie bardzo, nie? Tak mozolnie, jeszcze tego expa nie jest tam jakoś giga dużo. Jak na to, ile się musimy naklikać? Czy mamy tutaj coś takiego słabszego? Mamy, to mogę rozmontować, powiedzmy. Tam ewentualnie sobie jeszcze epików dokupię, jak mi będzie brakować, żeby zrobić dzisiaj te 15 rozmontowań. Ale to zaraz, to już tam poza odcinkiem, bo to nie jest jakieś ultra ciekawe, powiedzmy. 46 tysięcy, znowu wojownik swoją drogą. Ile tu potrzebujemy? No mamy ponad połowę, no 300 tam jakieś 30 tysięcy, powiedzmy 330 tysięcy expa, czyli 11 przeciwników chyba musimy w Tornadzie pokonać, żeby wbić ten level, bo oni już bodajże dają po 30 milionów, 330 milionów oczywiście, bo to już w milionach się liczy. No właśnie, to jest to, na Paladynie na EU1 liczę w tysiącach tego expa, a tutaj już w milionach trzeba liczyć i się człowiek myli, ale okej. Może zobaczę w ogóle, czy to już daje, ale chyba tak, już powinien oni dać po 30 milionów, dokładnie, no 30 milionów expa już jest za jednego przeciwnika i to już jest max, już więcej za jednego przeciwnika w Tornadzie nie dostaniemy i to tam chyba od poziomu 513 Tornada, 514, coś takiego, od tego już możemy na ten 300 tam, powiedzmy, na te 30 milionów oczywiście expa liczyć. No dobra, teraz mamy zwiada, 46 tysięcy z ręki, 47 tysięcy HP. No mozolnie to idzie, powiem wam, mozolnie to bardzo idzie, sporo też grzybów na to idzie, chyba nie ma sensu. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 50 grzybków na niego. Zawsze jak wyznaczę jakiś, wiecie, jakiś, powiedzmy, tam pułap, który chcę wydać i skończyć, to on pada, muszę to częściej robić. Dobra, teraz poszło w miarę ładnie, coś nam tu poleciało, oj, tu już jest itemek za dychę, no właśnie, to już jest no dość bolące, że my coś takiego musimy sprzedawać, ale okej, zrobimy sobie to w ten sposób, no i lecimy dalej. Teraz mamy kolejnego, ci wojownicy mają tyle HP z tego co widzę, bo inni mają te statystyki takie 1 do 1, tam po 46-47 tysięcy, a ci wojownicy mają tak dużo HP, no w sumie ciekawe, no ale dobra. Próbujemy dalej, zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie z tym łopoczącym seryjnym mordercą. Ile nam jeszcze jest potrzeba expa? Wy to widzicie, 184 około miliony, 184 miliony. Czyli jakieś, no powiedzmy, 6 przeciwników jeszcze, plus minus. Dobra, ten nam padł, spoko. No jak dobiję ten 3-4-7, to już tu kończę. Już kończę to klikanie, bo mówię, no mija się to delikatnie mówiąc z celem. Dobra, ten nam jeszcze padł, Maguś niestety. Może ja tego golda właduję w tą z rękę. Trochę nam tutaj, powiedzmy, dropnęło, więc okej, to nam coś tam może pomoże. No Magusia, no z Magusiem są problemy, ale no może jeszcze się go uda kliknąć. Na pewno ten 12 trener troszkę przeszkadza, jakbyśmy
tego trenera mieli wyższego, no to wtedy więcej byśmy zrobili tych lochów, to wiadomo, no ale na razie niestety muszę czekać na event Wiedźmy, w sensie event Wiedźmy, event dusz po prostu, żeby cokolwiek tutaj dalej próbować. Dobra, tu nam dwa padły bardzo, ale to bardzo szybko, super, kolejny nam padł bardzo szybko, mamy hełmik za 6 milionów, czyli ja mogę to sprzedać, to sobie zostawimy, niech będzie, lecimy dalej. Teraz mamy Magusia jakiegoś znowu. Niestety, no ale dobra, ci magowie padają w sumie nawet szybciej niż jakiś zwiad albo wojownik, więc to jest na plus na pewno. No dawaj, dawaj, lecimy. Okej, siadło. No i co? I ostatni, wojownik. I on nam da już tak naprawdę, no nawet jak zrobimy kilka misji, powiedzmy w karszmie, to też by nam to dało, ale powiedzmy postawimy taką kropkę nad i, dobijemy ten 347 level z wielkim problemem, no ale udało się to zrobić, zrobiliśmy tych tornad w tym momencie tak, 61 plus 10, czyli 71 tornad około, teraz 72 chyba, jak dobrze liczę, i teraz mamy wojownika, dobiliśmy 347, dobra, wszystko jest. Jeżeli chodzi o takie większe ilości expa, w sumie cel na dzisiejszy odcinek został poniekąd zrealizowany, dlatego że udało nam się ubić po prostu to tornado i udało nam się tam polecieć dalej. Jako tako się zbliżyliśmy do tego stopowania lochów, chociaż no jeszcze troszkę nam do tego mimo wszystko brakuje. No i teraz lecimy w tego zawiszawsze. Nie wiem, ile ja tu chcę wydać grzybów. Niepewnie jakoś nie wiadomo ile, niepewnie jakoś nie wiadomo dużo. No ale przede wszystkim musimy tego omnibuma pokonać. Na niego, przypominam, mamy 0,49%, żeby była jasność. Wczoraj jeszcze było 0,00, no ale te trzy jedzonka troszkę nam dały. W sumie to wiecie co? Może jeszcze na wszelki wypadek zerknę, żeby tu na pewno mi się nic nie pomyliło. Symulator pupili. Mamy endpoint. Zeskanujemy sobie, powiedzmy, no nie, to zeskanujemy sobie W60, cyk, to nas od razu wyloguje. Jeszcze się przelogujemy na wszelki wypadek, żeby na pewno było ok. No i dobra, i teraz mamy to, mamy omnibuma, środowisko, 70 omnibum, statko 13, gladiator 12, dokładnie. No i zobaczmy, 0,48, ok, no to się tam o 0,01% pomyliłem, powiedzmy. No ale 0,48, no to musimy go ubić, no musimy go ubić, żeby w ogóle mieć szansę zmierzyć się z tym zawiszawszą. No tu już jest takie dociskanie na hama, normalnie nigdy bym tego nie robił. Ja w ogóle myślałem, że w tym 2023 to tych piątków 13 będzie kilka, że to nie będzie aż taki problem, żeby tego zawiszawsze złapać, bo jak nie, powiedzmy teraz, to tam za jakieś 2 miesiące albo coś takiego. No ale niestety, jak widzicie, no nie, tak to nie działa. Dobra, udało nam się tego omnibuma pokonać, mogę wam pokazać tą walkę. To oczywiście wydaje mi się, że nic ciekawego, ale czemu nie? Zobaczmy sobie, omnibum, cyk. Okej, okay, pierwszy kryt, drugi zwykły, trzeci kryt, czwarty kryt, piąty kryt. No właśnie, same kryty. No i dobra, i teraz po pokonaniu omnibuma mamy do pokonania zawiszawsze. Teraz sobie możemy zrobić jeszcze jeden endpoint, żeby nam się to na pewno wszystko odświeżyło. W60, zawiszawsza, symuluj. No, 002, no to już akurat dobrze zapamiętałem. Jak sobie zmienimy trenera na 13, czyli na 65% do kryta, to mamy 003. No tutaj główną jakby, no dokładnie, tak to działa. W sumie już tego SF Toolsa mogę zamknąć. Tutaj taką główną, powiedzmy, rolą, która decyduje, czy ten zawiszawsza nam padnie, czy też nam nie padnie, są uniki. Oczywiście ten ryś musi zrobić od groma uników, wiadomo, że kryty jakieś też się przydadzą, no i wtedy może będzie szansa, no ale nie wiem, ciężkie to będzie, będzie to niemalże nie do ubicia, no i raczej tego nie zrobimy, no nastawiam się, że tego nie zrobimy, ale spróbować warto. Wy oczywiście pamiętajcie, bo tak jak mówiłem, jeżeli ktoś go ma odblokowanego, ma go ubitego, to wręcz szkoda go nie złapać i czekać potem do października, czyli no tam jakieś 10 miesięcy plus minus, no bo to jest bardzo, bardzo długo jednak, co by nie mówić. Ja już sobie połapałem w ogóle tego zawiszawszy, miałem go do złapania na W58, miałem go do złapania na W55, też tam bardzo długo na niego czekałem, no ale w końcu się udało, no i teraz zobaczmy, jak to pójdzie na tym W60. Ile chcę tutaj zmarnować na niego grzybów? No gdzieś 300, myślę, z 300.
300 plus minus, więcej nie. Może jakaś gigafartowna próba by nam się trafiła, może wreszcie jakiegoś, wiecie, giga szczęścia jakieś byśmy mieli na odcinku, no ale też nie chcę przesadzać, no to nie jest w moim stylu, żeby klikać takie rzeczy. Jeszcze tu może by padło za, nie wiem, za 1500 grzybów, to by ten odcinek trwał 45 minut, a to nie o to w tym chodzi. To chodzi o to, żeby spróbować, żeby pomóc szczęściu, no ale mówię, raczej od startu myślę, że jesteśmy na przegranej pozycji. No, nie wiem w sumie, co mógłbym tutaj zrobić lepiej. Może tego zębika nie dokarmiać do stówki, tylko troszeczkę szybciej go ubić. Chociaż no my w sumie i tak byśmy musieli czekać na czwartek, żeby tego rysia złapać. No i chyba od tego czwartku, jak go złapaliśmy, to ja i tak go karmię codziennie 3 razy, bo tutaj jedzonek mi nie brakuje. Także nie wiem w sumie, tego zawiszawsze może złapią tylko te osoby, którym się udało tam tydzień wcześniej, wiadomo, tydzień wcześniej tego rysia złapać, no bo w tym momencie już go mają o wiele bardziej dokarmionego. No a takich, z tego co kojarzę, na tym serwerze nie było jakoś giga dużo. No też te pupile to jest taka sprawa poboczna, wiadomo, to nie jest jakieś tam bardzo ważne koniec końców, pupile się i tak potem sprowadzają do RNG, no ale jednak te kilka dodatkowych statystyk dla naszej postaci do HP przede wszystkim byłoby na pewno miłe. No dobra, no próbujemy, nie ma co tutaj się zastanawiać, tylko po prostu lecimy. 66 poziom tego zawiszawszy, który on ma, a no tak, dobra, czyli kurde, no i właśnie jakby tam jakieś po drodze, dawno nie było eventu pupili w ogóle, chyba ostatni był na, no to na Boże Narodzenie to nie tak dawno, teraz za tydzień będzie event pupili, no ale jakby jakiś jeden gdzieś tam jeszcze wcisnęli, może na Nowy Rok, może coś, no to już by to inaczej wyglądało, no ale niestety nie udało się tego zrobić, no i wygląda to tak, jak wygląda z tym zawiszawszą. W ogóle my mu tutaj, no nawet chyba jednej próby nie było, gdzie mu do połowy HP zeszliśmy. No ciężko będzie tu cokolwiek zrobić. Chyba jednak będziemy musieli czekać na ten październik. Chociaż no mówię, liczyłem na taką szczęśliwą próbę, że jakieś szczęście odcinka, że to, że tamto, może coś tam się poudaje, może coś tam zrobimy, może wiecie, akurat jakoś trafi się próba na odcinku, gdzie zrobimy z 20 uników i ten zawiszawsza by został pokonany. No ale takie rzeczy na co dzień się nie dzieją, zwłaszcza w naszym gameplayu. U nas zazwyczaj jest dość duży pech posiadanej, chociaż też nie ma co mówić, no bo zobaczcie, na tego Ramzeja mieliśmy tam 0,40 czy tam 0,50%, już nie pamiętam, padł nam za dosłownie kilka grzybów, w sensie nie na tego Brina, na Ramzeja to nie, na tego Brina, tak samo Siny Gul padł nam po kilku grzybach, tak samo ten kot w onucach też nam padł po kilku grzybach, więc no to też nie jest tak, niektórzy nieraz nam lochy padają na takich bardzo niskich procentach bardzo szybko, no ale tutaj mamy jednak pupile na to. Wiadomo jak wygląda, no jeszcze ten zawiszawsza, jakby był na starym Begendzie, to pewnie by był słabszy, bo by nie miał tego pancerza, no a tutaj to jest wojownik, więc no ten, mówię, ci wojownicy na nowym Begendzie są dość mocno premiowani poprzez to, że ten pancerz został tak jakby aktywowany w tych walkach pupili, no także jest po prostu jeszcze ciężej niż by mogło być, nie? I nawet tam trener wyższy za wiele by nie dał w tym temacie. Dobra, jeszcze z 50 prób, coś takiego na koniec odcinka. I tyle, no liczyłem, że jakieś szczęście się do nas uśmiechnie. O, pierwsza próba chyba ponad połowę HP zbite, no ale to tak naprawdę tyle. Wydaliśmy już no 270 grzybów jakoś na niego, no i niestety to była chyba najlepsza próba. Jeszcze jakby, w sumie to może nawet lepiej, bo jakbym miał jakąś próbę, gdzie by mu tam zostało, nie wiem, powiedzmy z 50 tysięcy HP, to bym się zdenerwował delikatnie, no a tak to chociaż widzę, że jest to praktycznie nie do ubicia. No ale mówię, wy pamiętajcie o tym zawiszawszy, no ten odcinek wleci dopiero o 16, więc już może większość z Was zrobiła awkę, ale pamiętajcie o tym, bo następna okazja będzie dopiero w październiku, no i zalecam być na Discordzie, bo tam pinguję wszystkich, którzy mają rolę grzybiarz i po prostu przypominam o takich rzeczach, jeżeli coś takiego się ma dziać. Wszystko, chyba wszystko Wam pokazałem tutaj, to mogę poodznaczać, bo i tak już zobaczyliście te portale, no i zrobiliśmy w zasadzie dość sporo, kilka leveli wbiliśmy, przebraliśmy się przy okazji, więc coś tam się delikatnie wzmocniliśmy, chyba na plus. Dużo golda też nie straciliśmy dzięki temu, że
jakoś tam powiedzmy dużo tych itemków nam nie leciało, coś tam porozmontowywaliśmy. Generalnie tak jak mówię, na plus. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy pewnym komentarzu oraz opisie. Piszcie komentarze, czy udało wam się złapać Zawiszawsze, czy niestety będziecie musieli czekać do października, bo jestem ciekaw, jak to wygląda. No i przypominam, dzisiaj będzie streamek o godzinie 18, taki krótszy, gdzie tylko będziemy ogarniać EU1, a w zasadzie weekend epicki z EU1. Jeżeli kogoś nie może być, to najpóźniej w niedzielę pojawi się zapis tego streama. No i jeszcze będę chciał w niedzielę na streamku poszukać maksymalnych runek i z tego też pewnie w poniedziałek pojawi się zapis na kanale. Oczywiście zapisy pocięte, wycięte jakieś nudne rzeczy, żebyście mieli czyste takie, powiedzmy, mięso pod postacią szukania itemów i klikania lochów, czyli to, co najbardziej lubicie. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie raz jeszcze. Trzymajcie się i cześć!